No siema mordo, gdzie jesteś? Gdzie kurwa jeszcze? No dawaj na to pole, ja tu już czekam na ciebie. Co? Nie, już jestem tu. Dżungo jestem w Mazry. Ty kupujesz flaszkę? Już kupiłem ze śniadanką, dziękuję. No dobra, to czekam tutaj na ciebie. Dawaj. Pośpiesz się. Jako doświadczeni poszukiwacze idziemy najpierw obejrzeć pole. Może zobaczymy coś z poziomu gruntu, a przede wszystkim ocenimy podłoże i wybierzemy rodzaj obuwia. Bardzo przydatnym narzędziem do wyszukiwania miejscówek może okazać się smartfon z dostępem do internetu. W wyszukiwarce wpisujemy toptitrice.nl. Wchodzimy i mamy do dyspozycji dosyć ciekawą stronę z nawet 200-letnimi mapami topograficznymi Holandii. Strona jest darmowa i oferuje podstawowe funkcje, a przede wszystkim skalę czasu. Już widzę, że przez te pola przechodziła droga, więc musimy to sprawdzić. Sygnał taki dziwny, ale to się okazało małą klamreczką taką. Przeskakiwał w sensie, nie jest pęknięta. Miedziana. Po już dłuższych zmaganiach pokazuje się co prawda drugi moniak, ale one są tak mizerne, w ogóle mizernie jest, że no nie ma sensu tego pokazywać. Chyba będę musiał was przerzucić do innego filmu. Pole wiecznie, ale moniaki są. Trochę zajechany. Trudno powiedzieć, jak zawsze. U mnie jest moniak niewidoczny. Ania, zawał serca, ponieważ pinpointer nie działa. Jest jakiś moniaczek. Sygnał był 37. Wygląda na sreberko. Czad. Zjedzony opór. Już go naprawdę tylko niewiele zostało. Z tej strony nic. Z tej strony coś tam nie rozgina. Albo nie srebro, taki ostry. Kawałek aluminium. Pokażę znawcy, specjaliście. Ale ostry brzeg, no i cieniutkie. Nie wiem, czy to widać jakoś. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to moniak. Jednak już po chwili wiedziałem. Aluminium. W przybliżeniu możemy zobaczyć korozję. Powstaje ona podczas kontaktu metalu z tlenem, jak również nawozami stosowanymi w rolnictwie. No i póki co takie coś jest, to doszliśmy do wniosku, że to nie może być monetą. Tomek to od razu wziął, odgiął. Za ostry ten rant. Musi to być aluminium. To jest na tyle. Póki co schowajmy, bo tutaj się pojawił sporych rozmiarów krążek. Ja pierdziel. 25 centów. Wojna. Ole ston. No petarda ston. 25 centów z okresu II wojny światowej. W tym czasie bardzo powszechnym materiałem do produkcji monet był cynk. Ten materiał niezbyt dobrze zniósł próbę czasu. Od kranu. I co to jest? Od kranu. Od kranu. Włącz, zimna woda i ciepło. Cold warm, ale to po holenderskiemu. Tak. Od kranu jakaś napinka. O, ale zamontuj się w łazience. Myślałem, już fajeczka. I taki kształt się wyłania. Odznaka wojskowa.
A nie. Teraz coś tu widać. Limburgische Bedewart. Nar Lur des. Tak. Jest to przypinka limburskiego domu pielgrzyma, upamiętniająca pielgrzymkę z Limburgi do Lourdes w 1957 roku. Jakaś wpinka. Dosyć ładna. W fajnym stanie. Waliła gruby sygnał 7-9. Już ciemno. Słońce tam jeszcze świeci. Przy szklarni. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę bądź napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się. Cześć!